Mobilne studio zaparkowane, goście przy stoliku, można zacząć. Alicja Pawelec, Dariusz Gatkowski, Fundacja WWF Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już mówiłem o tym naszym widzom, ale przypomnę, pozostało nam już tylko 27% żyjącej planety. Jak przeczytałem to zdanie z Living Planet Report, to się przeraziłem. To są dramatyczne dane. Dlaczego tak aż źle jest, pani Alicjo? Dlatego, że przeeksploatowujemy planetę. Rozrośliśmy się jako gatunek, zdominowaliśmy praktycznie całą planetę i w sposób zupełnie niekontrolowany zużywamy jej zasoby. Nie patrzymy na to, że my od tych zasobów zależymy. I choćby masowa wycinka lasów w Puszczy Amazońskiej pokazuje, że no właśnie, że zawłaszczyliśmy sobie tą planetę, a my od niej zależymy, zapominamy o tym i zapominamy też, że zależymy od jej zasobów. Im mniej zasobów tej żyjącej planety, tym nasze przetrwanie jest w gorszej sytuacji. Mówimy o tych 27% żyjącej planety. To są dramatyczne dane, dlatego je będę cały czas powtarzał. A to znaczy, że te pozostałe 73%, kiedy nam zniknęło? No i na jakiej przestrzeni lat? Living Planet Report mówi o średniej liczebności monitorowanych populacji zwierząt. W latach 1970-2020, czyli w ciągu ostatnich 50 lat, w ciągu pół wieku straciliśmy średnio rzecz biorąc 73% liczebności populacji monitorowanych. I to my staramy się mówić, że to nie tylko mowa o przyrodzie, bo możemy powiedzieć, że biedna przyroda, biedni my, dlatego że to jest stan środowiska, w którym żyjemy. I to jest stan środowiska, w którym my gospodarujemy. A my jesteśmy zależni od tych zasobów, więc proszę państwa, to nie tylko ptaszki i żabki, ale to tak naprawdę my ludzie tracimy. No właśnie, tam jest jeszcze jedno zdanie, które też wstrząsnęło nam chyba jeszcze bardziej. To ludzie mogą być kolejnym zagrożonym gatunkiem. No, takiego zdania jeszcze do tej pory nigdzie nie czytałem. Dokładnie tak, dlatego że jeżeli my osiągniemy pewne punkty krytyczne, o których mówi Living Planet Report, czyli sytuacja, w którym małe zmiany skumulują się w ogromną zmianę, która będzie miała efekt kuli śnieżnej, będzie się już samo napędzała i nie będziemy w stanie jej zahamować, no to to zagraża przetrwaniu nas jako gatunku. I mówię tutaj na przykład o tym, że teraz lasy Puszczy Amazońskiej pochłaniają ogromne ilości węgla, ale w sytuacji, kiedy doprowadzimy do załamania się tego ekosystemu, na przykład poprzez wylesianie, na przykład poprzez pożary, one zaczną oddawać ten węgiel do atmosfery. A to spowoduje zaburzenia pogody na całym globie. I tu zaczniemy mieć poważny problem. Zresztą już to widzimy. Częstotliwość powodzi tak zwanych stuletnich, no co 15 lat mamy powódź tak zwaną stuletnią. Już tutaj widzimy, że system zaczyna się załamywać, że system wysyła nam wielką czerwoną lampę. Stop. Mamy jeszcze czas, żeby to zatrzymać? Oczywiście mamy czas. Raport zaczyna się trochę jak z Hitchcocka, dlatego że mówimy, że jest źle i może być jeszcze gorzej. Za to tak naprawdę raport daje nadzieję. Mówi o tym, że jeżeli wykorzystamy najbliższe 5 lat naprawdę na działania, niepozorowane działania, to jesteśmy w stanie odwrócić to. Jesteśmy w stanie nie dojść do tych punktów krytycznych. Tak jak dr Alicja Pawelec mówiła, jednym z tych punktów krytycznych jest Puszcza Amazońska, ale nie tylko. Tych punktów krytycznych jest więcej i możemy mówić, że to jest tak daleko. Klimat, różnorodność biologiczna nie ma granic. To, co jest daleko, zarówno ma wpływ na nas, jak my mamy wpływ na to, co jest daleko. Raport mówi o potrzebie zmiany w 4 głównych systemach, które tak naprawdę napędzają tą degradację naszego świata. Jednym systemem jest system ochrony przyrody. O tym mówimy również w naszej petycji do premiera na stronie www.wwf.pl, jest dostępna. Za to też system energetyczny, system finansowy. Finansujemy ogromną ilość szkodliwych dla nas i dla naszego środowiska działalności, ale też system żywnościowy. Może niespodzianka, system żywnościowy, co ma do tego? A ma do tego system żywnościowy, jak produkujemy żywność, co konsumujemy, jak ją przetwarzamy. Ten system zużywa około 70% wody pitnej, którą my zużywamy jako ludzie, ale też emituje około 1/4 gazów cieplarnianych. I wiemy, jak to zmienić. Są rozwiązania, zachęcamy do Living Planet Report. Staramy się dawać nadzieję i apelujemy. Działania są potrzebne teraz.
Działania są potrzebne teraz. Apel do polityków jest. Na pytaniach politycy na to odpowiedzą. A co my? No bo nasi widzowie mogą nas słuchać, myślą o Amazonii, o tych ogromnych obszarach, o tych wielkich zmianach, które potrzebne są na świecie. No a co ja, Marcin Zawada, mogę zmienić? Jakie kroki mogę podjąć, żeby no, w jakikolwiek sposób spowolnić chociażby tempo tych dramatycznych zmian? My tu mówiliśmy o Amazonii, która jest bardzo daleko od nas, ale możemy działać tutaj na naszym lokalnym podwórku. Na przykład możemy wpływać na stan wód w Polsce, na stan rzek. Jeżeli mamy jakąś ulubioną rzekę niedaleko nas, pójdźmy tam na spacer, obserwujmy, co się dzieje, zgłaszajmy. Jeżeli widzimy, że ma dziwny zapach, dziwny kolor, że coś się na niej dzieje, że na przykład wjeżdża do niej koparka, zgłaszajmy to odpowiednim służbom. To są takie małe działania, które możemy robić. Kolejna rzecz, popieranie tej petycji, to może zrobić każdy z nas z pozycji, nawet trzymając smartfona z kanapy. A to jest ważne, bo im więcej taka petycja ma podpisów, tym bardziej przemawia do rządzących. Bo my mamy tak naprawdę bardzo postępowe społeczeństwo. To wydaje mi się, że mamy mniej postępowych polityków. I tu musimy ich przekonać. To jest rozmawianie, to jest szerzenie tej świadomości, rozmawianie ze sobą, sąsiadka z sąsiadką, choćby o tym raporcie. To są takie małe rzeczy, które możemy zrobić. To jest oszczędzanie wody, to jest łapanie deszczówki. To jest, jeżeli jesteśmy rolnikiem, to jest na przykład zostawianie miedzy na polu, odtwarzanie mokradu, że jesteśmy naukowcem. Jakby tak naprawdę z każdej pozycji możemy coś zrobić dla naszej lokalnej przyrody, a te nasze lokalne działania będą wspierały bioróżnorodność globalnie. Mówiliśmy o tym, że ten raport jest jak u Hitchcocka, zaczyna się dramatycznie, potem jest jeszcze gorzej. No później jest oczywiście wymienione, co powinniśmy zrobić szerzej, żeby temu zapobiec. A ja pójdę trochę w drugą stronę. Jeżeli tych 5 lat, tych kluczowych 5 lat teraz nie wykorzystamy, nie zajmiemy się tymi punktami krytycznymi, o których już mówiliśmy, to co wtedy? Co to oznacza w perspektywie 10, 50, 100 lat, a może i dłużej? Tak naprawdę to my to już widzimy. Proszę sobie przypomnieć powodzie na Dolnym Śląsku. To jest efekt tak naprawdę zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Możemy sobie też porównać te punkty krytyczne, o których mówimy gdzieś daleko, do katastrofy ekologicznej. Katastrofy ekologicznej na Odrze, która nie jest punktem krytycznym, ale jest dobrym przykładem. Odra była przez wiele lat zanieczyszczana. Wiele, wiele, wiele lat. To się kumulowało. Była regulowana. I jak jest rzeka regulowana, prostowana, nurt jest stabilizowany w jakiś sposób potrzebny dla człowieka, ta rzeka ma mniejsze zdolności do bronienia się. I wybuchła katastrofa. Katastrofa, którą wiemy, jak odwrócić i wiemy, co zrobić, żeby Odrę doprowadzić do tego bardziej naturalnego stanu, bardziej odpowiedniego. Za to punktów krytycznych nie jesteśmy w stanie odwrócić. Dlatego to, co teraz powinniśmy zrobić, to zmieniać te systemy w taką stronę, żeby one dawały nam bezpieczną przyszłość. Może powiem, że jeżeli chodzi o polityków, mamy tą petycję, ale jeżeli chodzi o nas ludzi, to też dobrym przykładem są przykłady z systemu żywnościowego, czyli naszej diety. My, Kowalscy, możemy codziennie przyczyniać się do tego, żeby świat był lepszy, po prostu wybierając odpowiednią dietę. Tak naprawdę mniej białka od zwierzęcego pozwala chronić naszą planetę, tak zwana dieta planetarna, czyli nie rezygnacja z mięsa czy nabiału, ale zmniejszenie ilości zrobi tą robotę. Bo oczywiście mówimy o tym, co dzieje się tu i teraz, ale konsekwencje tego będą w najbliższych wielu latach. Często myślimy o naszych dzieciach, kupujemy im zabawki, zabieramy w różne fajne miejsca, to może pomyślmy o tym, żeby też mogły te nasze dzieci żyć na fajnej planecie, która coraz mniej się będzie zmieniała przy naszym udziale, na co wciąż mam nadzieję. Alicja Pawelec, Dariusz Gadkowski, WWF Polska, bardzo dziękuję. Dziękujemy.